Proszę Państwa, zapraszamy teraz na 10-minutową przerwę. Ja tylko chcę Państwu powiedzieć, że dzisiejszy koncert jest nagrywany przez pana Tomasza Masowskiego i będzie w całości na YouTube, tak jak w tamtym roku. Także podamy na naszej stronie internetowej link do YouTube. Bardzo dziękujemy, bo pan Masowski robi to pro bono już drugi rok. Cieszymy się bardzo i mam nadzieję, że Państwo będziecie zaglądać i obejrzycie jeszcze raz ten festiwal. Teraz zapraszamy Państwa na ciasto, na kawę i będzie druga część koncertu, troszeczkę krótsza, ale w przerwie będziemy dalej sprzedawać losy. Proszę Państwa, jest ponad 8 tysięcy w loterii. Chcemy zebrać chociaż tyle. Naprawdę, wspierajcie centrum. Program stypendialny. Kupujcie losy. Są biżuterie od Tiffany'ego, jest zegarek Apple Watch. Są gifty do restauracji, do sklepów. Mamy wspaniałych sponsorów, których możecie zobaczyć z tyłu programu. I naprawdę zachęcamy wszystkich, no i gdyby każdy chociaż 20 dolarów zainwestował, to na pewno by doszło do tej sumy. Będziemy chodzić teraz po sali i zmuszać Państwa do tych losów, do kupowania tych losów. Dziękuję. Nie odmówicie mi z Polonia, która będzie sprzedawać losy. Prawda? Angelina, bierz losy, sprzedawaj. Dziękuję. Pięknej dziewczyny jakiś bilet. Zobaczmy, czy są tu jeszcze dżentelmeni na sali. Panowie, u tej młodej, pięknej dziewczyny prosi mi o bilet. Toż to ostatnie dni, ostatnie minuty, bo niedługo nie będzie już Miss Polonia, tylko będzie była Miss Polonia. Bardzo prosimy. Pamiętajcie, że to jest na stypendium. A nie dobiliśmy jeszcze nawet do 2000. Bardzo prosimy o oszczędność. Są Miss Polonia, proszę Państwa, sprzedają bilety, kupcie je. Jest kolejna. U takich dziewczyn jak się kupi, na pewno wytraci. Zegarek Apple. Mnóstwo gift card do sklepów, do restauracji, bilety na Broadway. Naszyjnik Tiffany, bransoletki Tiffany, plecak Michael Kors. Nie wiem, ile tu jeszcze mogę wymienić tak dużo. Słuchawki Apple. Zestawy do masażu. Dzisiaj wieczorem można będzie się masować. Naprawdę super zestawy do masażu. Zachęcamy Państwa, żeby kupić bilety. Bo później Państwu będzie krzywda, jak inni będą wygrywać. Tak na miło, proszę Państwa, dzisiaj przyszła dawno tu na Greenpointzie niewidziana pani Krystyna Cieloszczyk, która tyle lat była pryncypałcem Stanisławkowska Katolik Akademii i przyszła obejrzeć swoich byłych uczniów, ale także zobaczyć program i damy. Bo nie witałam ze sceny, no to też teraz przywitam. Kto z Państwa jeszcze, już czekamy ostatnie minuty na bilet. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze zdecyduje się, to tam przy drzwiach jeszcze Jack Obrycki, który pomaga Centrum Polsko-Słowiańskiemu. Przyszedł student z Ridges High School pomagać nam. Prawdopodobnie też w przyszłości dostanie stypendium, jak będzie składał. I przypominam Państwu, że mówcie swoim znajomym, że każdej jesieni Centrum Polsko-Słowiańskie daje stypendia. Te stypendia dajemy naszym członkom, więc musi być członkiem centrum. Musi należeć, mieć konto w Unii i jego konto musi przynależeć do centrum. Bo często ludzie mylą, myślą, że mają konto w
w Unii Polsko-Słowiańskiej są członkami centrum. Nie. Konto musi przynależeć do centrum, więc trzeba sprawdzić w Unii Polsko-Słowiańskiej, czy Państwa konto należy do centrum. Czy już sprzedałyśmy więcej biletów? Jeszcze sprzedajemy.